20 sierpnia 2022 roku. Witamy ze stadionu w Myślenicach. Miejscowy Dalin zagra dzisiaj z Orłem Ryczów w ramach jako czwartej ligi małopolskiej. Sprzed mikrofonu wita Państwa Paweł Garbacz i Łukasz Sarlej. Już obydwie drużyny wkraczają na murawę. Na razie sytuacja w tabeli dość różna, jeśli chodzi o te obydwa zespoły. Orzeł Ryczów jak dotychczas miejsce siódme, 6 punktów zgromadzonych, 2 zwycięstwa z Okocimskim Brzesko, a także z Unią Oświęcim, porażka z LKS Jawiszowice. Natomiast Dalin Myślenice na miejscu 12, do tej pory jedno zwycięstwo, ta wygrana 2-1 z Barciczanką Barcice, wcześniej porażki z Wierchami Rabka i Słomniczanką. Jak na razie Dalin musi bić się gdzieś tam w tych dolnych rejonach o to, by awansować na wyższe miejsce. Oczywiście dzisiaj Dalin będzie miał niezwykle ciężko, bo Orzeł Ryczów to drużyna, która w ostatnim czasie prezentuje się naprawdę nieźle. Już widzimy przywitanie obydwu drużyn. No to skład gospodarzy. Zacznijmy od Dalinu Myślenica, a więc 1 Jakub Wyroba, 4 Piotr Stawarczyk, 5 Łukasz Kowalski, 8 Kamil Ładyga, 9 Andrzej Biel, 10 Jakub Górecki, kapitan drużyny, 11 Szymon Tokarz, 15 Tomasz Ostafin, 16 Michał Cienkosz, 17 Bartłomiej Ostafin i 77 Kacper Gunia. Na ławce 3 Malisz, 6 Przetocki, 12 Szuba, 18 Rusek, 19 Sobala, 22 Reczulski i 23 Jędrzejowski. Tymczasem goście Orzeł Ryczów pod dowództwem trenera Grzegorza Patera występują w następującym składzie: 77 w bramce Jakub Dyrga, 5 Bartłomiej Niedzielski, 8 Sławomir Para, 9 Rafał Górecki, 10 Sebastian Janik, 11 Łukasz Popiela, 14 Arkadiusz Garzeł, 17 Tomasz Ciećko, 20 Damian Zięba, 21 Paweł Pyciak, 22 Przemysław Porębski. Na ławce rezerwowych Gierek, Smagło, Kiełbus, Wąchała, Mizia, Surówka i Zając. Małe sprostowanie, jeśli chodzi o te wyniki Dalinu Myślenice. To zwycięstwo 3-0 ze Słomniczanką Słomniki, natomiast porażka z Barciczanką Barcice, gdzie bramkę zdobył Górecki. Zresztą Górecki zdobył też 2 gole w tym przegranym meczu z Wierchami Rabka. Sędziowie dzisiejszego spotkania, więc sędzia główny Artur Smoleń i asystentami będą dzisiaj Przemysław Grębski oraz Mateusz Sarna. Panowie przyjechali tutaj do Myślenic z Nowego Sącza. Spotkanie rozpoczną zawodnicy gospodarzy grający w takich ciemnozielonych, seledynowych można powiedzieć strojach. Natomiast Orzeł Ryczów, białe koszulki, czerwone spodenki i czerwone getry. I czekamy na znak arbitra, na to by rozpocząć spotkanie czwartej kolejki. I w tym momencie właśnie piłka po raz pierwszy zagrywana ze środka boiska. Już długi przerzut na lewą stronę, nie opanował jednak tej piłki grający z lewej strony pomocy Cienkosz. Ruszyła już czwarta kolejka czwartej ligi małopolskiej. My transmitujemy dla Państwa trzecie z rzędu spotkanie w tej kolejce. Do tej pory Unia Oświęcim rozbiła u siebie Radziszowiankę. Radziszów 5-0, tymczasem Brukbet Termalika Nieciecza, wicemistrz poprzedniego sezonu, skromnie, bo tylko 1-0 wygrały z Beniaminkiem z Barcic Barciczanką.
Teraz całkiem sprytne rozegranie piłki. Próbował Jakub Górecki dograć futbolówkę w pole karne w kierunku Kacpra Guni, młodziutkiego zawodnika, ledwie 20-latka, mającego status młodzieżowca. Zresztą takich zawodników w sumie jest czterech. Najmłodszy z nich staje między słupkami bramki, a więc Jakub Wyroba. To jest dla niego dość poważny test, bo na pewno zawodnicy Orła Ryczów będą tutaj próbowali zaskoczyć go niejednokrotnie w tym meczu. I po drugiej stronie jego vis-a-vis, właśnie przy piłce, Jakub Dyrga. No też myślę, ma ten golkiper do udowodnienia, że ta decyzja o jego pierwszym składzie jest nieprzypadkowa. Aż takie osobliwe kolory dzisiaj kostiumu bramkarza Orła Ryczów. Niech nikogo nie zmyli, że tutaj być może gra nie ciecze, jak ktoś włączy w tym momencie. Ten mecz oczywiście Dalin u siebie z Orłem Ryczów, tak na niebiesko-pomarańczowo Dyrga Jakub. Teraz urywa się Górecki, z prawej strony schodzi do środka, był faulowany. No i decyduje się na odgwizdanie przewinienia pan Artur Smoleń. Już tę piłkę za moment będzie wznawiał grający z jedenastką Szymon Tokarz, prawy defensor drużyny Gospodarz. Jest kilku zawodników, których taki kibic niesympatyzujący z żadną z drużyn dzisiejszych będzie rozpoznawał, no chociażby w drużynie Dalinu Piotr Stawarczyk, który gdzieś się zjadł zęby na niejednym spotkaniu ekstraklasowym, czy też na zapleczu tej najwyższej klasy rozgrywkowej. No a w drużynie Orła Ryczów, no trenerem przede wszystkim Grzegorz Pater, była znakomita postać Wisły Kraków, no a na boisku chociażby Sebastian Janik, czyli były piłkarz tych drużyn młodzieżowych, czy też rezerw Wisły, a także Przemysław Poremski, którego moglibyśmy oprócz Wisły także oglądać w barwach wieczystej. A kto by się spodziewał, jeszcze niedawno oglądaliśmy na tym boisku strzelca bramki w Lidze Mistrzów, Thibaut Moulin, kiedy Wieczysta Kraków przyjechała tutaj na spotkanie z Daliny Myślenicy, ale nie trzeba aż do Wieczystej szukać, żeby znajdować właśnie takie postaci. Grzegorz Pater to przecież też zawodnik, który kiedyś strzelił bramkę samej Barcelonie, niedaleko tutaj na stadionie Wisły Kraków w Krakowie. Trenerem wtedy przecież nawet Wisły, połącząc te dwa zespoły. Poły te postacie był Franciszek Smuda, dzisiaj pracujący właśnie w żółto-czarnych. Ba, w tamtym meczu nawet Pater zdobył dwa gole. No fenomenalny występ wtedy wiślackiej drużyny. No, ale my skupmy się na tym, co dzieje się na boisku, bo teraz jakieś tam przepychanki roszczą do siebie pretensje. Sebastian Janik właśnie z Tomaszem Ostafinem. No i teraz drużyna Dalinu rozgrywa piłkę od własnej połowy. Piotr Stawarczyk na prawo. Szymon Tokarz traci piłkę, no i to może być szansa na kontrę. Właśnie Janik dobrze zauważył tam wychodzącego napastnika Tomasza Ciećko. A zawodnik, który potrafił wpisać się trzykrotnie na listę strzelców w spotkaniu z Okocimskim Brzesko, zakończonym zwycięstwem drużyny z Ryczowa. Mamy takich strzelców po jednej, po drugiej stronie. Teraz przy piłce Andrzej Biel chciał zagrać na prawą stronę do Szymona Tokarza. To podanie nie doszło. Ciećko z jednej strony, tam przecież jest też Łukasz Popiela. Wybitny strzelec, jeżeli chodzi o czwartą, czy też trzecią ligę, grający jeszcze niedawno w Unii Tarnów, ale też po stronie Dalinu Myślenice Jakub Górecki. Na niego na pewno będziemy zwracać uwagę. Kapitan zespołu z numerem 10 w trzech meczach Górecki uzbierał już 4 trafienia, także całkiem niezłe rozpoczęcie sezonu przez tego zawodnika. Zresztą jeśli zapytać się miejscowych, kto tutaj według nich ma grać pierwsze skrzypce w drużynie Dalinu, no to bez jakby też zastanowienia, prawda? Tak, westchnięcia wskażą zawodników trzech przede wszystkim: Andrzej Biel, Jakub Górecki, no i Tomasz Ostafin. To jest taki trzon drużyny, chociaż wchodzą też inni młodzi zawodnicy, właśnie jak Kacper Gunia chociażby, jak Bartłomiej Ostafin, który też dostaje swoją szansę. No i w bramce ten młodziutki Jakub Wyroba, przypomnę, zawodnik, który dopiero 23 sierpnia, więc już całkiem niedługo skończy 18 lat, więc jeszcze niepełnoletni bramkarz.
Teraz dośrodkowanie w pole karne, jest szansa i mamy bramkę, ależ to wszystko zaczyna się dla przyjezdnych. Szósta minuta meczu, gola zdobywa, no nie kto inny jak Tomasz Ciećko, a więc kolejne trafienie tego zawodnika, 32-letniego piłkarza, no i bardzo szybko zaczyna się strzelanina w tym spotkaniu. No, pozwolili na łatwe dośrodkowanie Porębskiemu, tak tutaj, który pojawił się z prawej strony na 5 metr. Poszedł Ciećko tak, jak Pan Bóg przykazał napastnikowi, na krótki słupek. Na długim to napastnicy z głodu umierają i Ciećko wsadził nogę po długim słupku, wyprowadza Orzeł Ryczów na prowadzenie bardzo szybko, bo już w 6 minucie. Jeszcze raz Porębski zmylił tym kierunkowym przyjęciem Michała Cienkosza, no i Ciećko korzysta z tego dobrego, płaskiego dośrodkowania. Bezradny był w tej sytuacji Jakub Wyroba, więc musi już po raz pierwszy w tym meczu wyciągać piłkę z siatki, ale generalnie początek na lekkie wskazanie drużyny Dalinu. Wydawało się, że prędzej właśnie ten zespół jest w stanie objąć prowadzenie. Teraz w ostatniej chwili ta piłka wybita spod nóg Damiana Zięby. To mogła być dobra szansa, żeby tutaj w ogóle nadgryźć rywala po raz kolejny. Właśnie Zięba, błędy gospodarzy Zięba. Gdzieś sobie tę piłkę chciał na prawą nogę przełożyć, zagrać do partnera. No a teraz Górecki, czyli ten motor napędowy drużyny Dalinu Myślenice, pozostawia piłkę Tomaszowi Ostafinowi. Ten jest faulowany. Nie może uwierzyć, że taka jest decyzja arbitra. Łukasz Popiela. On charakteryzuje się naprawdę świetnymi warunkami fizycznymi. I pewnie niejednokrotnie uwikła się w pojedynki z defensorami rywali, ale uwaga, bo teraz szansa na strzał na bramkę. Dobrze Andrzej Biel wypatrzył wchodzącego prawą stroną Jakuba Góreckiego. Ten się dobrze podłączył. Biel miał dobry pomysł, natomiast wykończenie już słabe. Przerwana ta akcja przez defensorów Orła Ryczów. Była szansa na to, żeby Dalin się bardzo szybko zrewanżował gościom. No ale nie w tej sytuacji. Ryczowianie bardzo szybko obejmują prowadzenie. Wykorzystali ten moment, kiedy zaspała obrona Dalinu. Najpierw tam przy linii bocznej, przy chorągiewce pozwolili na dośrodkowanie Porębskiemu i potem świetnie będący w niezłej formie Tomasz Ciećko strzela gola na 1-0. A przed momentem faulował Szymon Tokarz, choć w pierwszej chwili wydawało się, że to przewinienie nie będzie odgwizdane. Teraz Sebastian Janik, właśnie on był faulowany przez Tokarza. Świetnie, zewnętrzną częścią stopy na prawą stronę i Łukasz, i przepraszam oczywiście, Bartłomiej Niedzielski, grający z numerem 5, już prawą flanką uruchamia atak swojej drużyny, ale to trwa tylko chwilę. A teraz przewracany także Łukasz Popiela. Tam też po prawej stronie Paweł Pyciak, który gra na prawej stronie defensywy. No i finalnie ta piłka należy się drużynie Orła Ryczów. Przypomnijmy, od 6 minuty drużyna gości prowadzi 1-0 po świetnym dograniu Porębskiego w pole karne. Tę sytuację na gola zamienił Tomasz Ciećko. No a teraz znowu prawa strona, znowu Porębski. Nie doszła ta piłka do Janika. Udaje się gospodarzom wyjść spod opresji, ale jeszcze nie koniec. Zięba, wypychany teraz Zięba. Oj, mógł zostawić Janik tę piłkę Rafałowi Góreckiemu. Jest próba Sebastiana Janika, ale posłana ponad bramką Jakuba Wyrobie. No, kiedyś, jeszcze lata temu, Sebastian Janik naprawdę świetnie zapowiadał się w tych drużynach młodzieżowych Wisły Kraków. Ta kariera jednak nie potoczyła się tak, jakby sobie mógł tego życzyć. No i teraz reprezentuje barwy czwartoligowej drużyny z Małopolski. Mógł Janik tutaj wybrać kolegę na lewej stronie, niepilnowanego kompletnie, który miał bardzo dużo miejsca, ewentualnie później można było dośrodkować lub wejść w pole karne. Wybrał Janik strzał, ale naprawdę był on mocno niecenny. Teraz z wykorzystaniem bramkarza zagrywa Arkadiusz Garzeł. Nie daje się pomylić Jakub Dyrga. No i jeszcze raz prawa strona, częściej na razie eksploatowana przez zawodników grających w biało-czerwonych strojach, ale ta piłka do nikogo zagrana teraz w pole karne Jakuba Wyroby. No i Dalin Myślenice musi myśleć o kolejnym ataku pozycyjnym, no i próbie zagrożenia bramki Jakuba Dyrgi. Na razie jest ten problem. Ich na razie w ogóle pod swoje pole karne, z jednym wyjątkiem tych przez te 10 minut piłkarzy Orła Ryczów. No też nie ma co się dziwić. Oni tutaj przyjechali jako faworyt tego spotkania. Ale wyglądają już od tych pierwszych minut na taki dojrzalszy zespół i taktycznie, i też w przesuwaniu się po boisku, w tym ustawieniu.
No i też ma to odzwierciedlenie w wyniku, choć oczywiście na razie nie przesądzajmy, to jest dopiero początkowa faza meczu. Nie zrozumiał się teraz kompletnie Tokarz z Góreckim. Szkoda dla Dalinu, to była dobra szansa, żeby pierwszy raz zagrozić bramce Dyrki. Na razie niewidoczny Bartłomiej Ostafin, ten młody 19-letni napastnik. O i lewą stroną już drużyna Orła Ryczów tworzy kolejny atak. Przeniesienie ciężaru góry na prawą flankę. Paweł Pyciak szuka Poremskiego. Rusza tam teraz Popiela. Jest już w polu karnym. Zagrywa piętką do nadbiegającego Tomasza Ciećko. Udaje się jednak wyjść teraz zawodnikom Dalinu Myślenice spod tego pressingu. No i jeszcze faulowany był tam grający z lewej strony defensywy Kamil Ładyga. A teraz kolejne. A takie bezpośrednie starcie, tym razem Sebastian Janik z grającym w środku pola Andrzejem Bielem. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu ostra, gwałtowna burza przeszła tutaj nad Myślenicami. Wydawało się, że ta aura może być zdecydowanie gorsza, no ale pogoda była łaskawa, uspokoiło się nad tym powiatowym miastem. Warunki do gry w piłkę są naprawdę dobre, nie ma wysokiej temperatury, deszcz zmienił też wilgotność, teraz tylko grać. Na lewą stronę, Ładyga wycofuje piłkę, to może być szansa na uderzenie, jest strzał zza pola karnego. Andrzej Biel, ale to uderzenie nie było do końca przygotowane. No, choć nawet Biel dobrze sobie tę piłkę przygotował, natomiast strzał był kompletnie nieprecyzyjny. Piłka została przez Biela przyjęta, podniósł głowę, nawet popatrzył, jak ustawiony jest w bramce Jakub Dyrga. Ewentualnie później na koniec przestraszył się szybko doskakujących obrońców Orła Ryczów, stąd też chyba brak precyzji. Szkoda dla Dalinu tutaj, bo ta sytuacja była dobra, żeby spróbować pierwszy raz w tym meczu zatrudnić bramkarza gości. Na pewno mógł sobie tę piłkę jeszcze kilkadziesiąt centymetrów przynajmniej podprowadzić i wtedy zdecydować się na strzał. Mam wrażenie, że trochę za szybko podjął tę próbę o uderzeniu, ale to już jest przeszłością. Uwaga, teraz nie może popełnić błędu Jakub Dyrga. Pod pressingiem udaje mu się nawet celnie podać tam do swojego partnera, do Tomasza Ciećki. Ratuje teraz jednak tę piłkę Ładyga, zagrywając do tyłu, do Jakuba Wyroby, dwóch Jakubów między słupkami po obu stronach barykady, a teraz pozycja spalona i to drużyna gości będzie rozpoczynać od rzutu wolnego. Dalekie dogranie w kierunku Zięby, ale zdecydowanie przesadzone to dośrodkowanie w pole karne. Po pierwszym kwadransie widzimy zarysowaną przewagę Orła Ryczów, który też po tym, kiedy zdobyli bramkę, a strzelcem był Tomasz Ciećko, delikatnie wycofali się na swoją połowę, nie atakują na części Dalinu Myślenice piłkę, pozwalają im rozgrywać, chyba trochę za wcześnie tak uspokoili tę grę. Teraz szansa dla Dalinu właśnie, ale dobrze obrócił się jeden z defensorów Orła i spokojnie może go teraz goście wyprowadzić atak Popiela. Dobrze, teraz Łukasz Popiela zagrał futbolówkę na prawą stronę. Ta wraca jak bumerang w kierunku zawodnika gości. Jeszcze w sukurs przyszedł tutaj Rafał Górecki. Pamiętajmy, że po obu stronach mamy właśnie zawodników z tym samym nazwiskiem. Rafał Górecki, jeśli chodzi o Orzeł Ryczów. Natomiast Jakub Górecki, oczywiście kapitan Dalinu w tych strojach zielonych, seledynowych. Prawą stroną rusza teraz Paweł Pyciak. Uda się dojść do tej piłki Poremskiemu. Poremski przed szesnastkę. Tam już czyha na tę piłkę kilku jego partnerów. No dużo lepiej dośrodkował Poremski w momencie, kiedy Ciećko zdobył gola. Teraz tutaj zabrakło precyzji, mimo że kilku jego kolegów wchodziło w pole karne Jakuba Wyroby. Chociaż mała errata, bo to Pyciak tutaj pomknął skrzydłem, Poremski czekał przed polem karnym, no ale faktycznie to dogranie sprzed kilkunastu minut, kiedy to wystawił tę piłkę Tomaszowi Ciećko, było palce lizać i na pewno będą tutaj oczekiwać, czy Ciećko, czy też może Łukasz Popiela
na te futbolówki z prawej strony, no bo zdecydowanie częściej prawym skrzydłem. Tak naprawdę to lewe skrzydło na razie niezbyt eksploatowane, chociaż teraz Zięba właśnie jakby na przekór tym słowom. Dobrze wyroba. Wyszedł do piłki, przestraszył tutaj Ziębę, ale też spokojnie odpuścił futbolówkę, która wyszła za linię i spokojnie wyroba teraz z 5 metra zagra. Na razie to tempo nie jest zabójcze, ale też jeśli chodzi o sobotnie popołudnie, no to mecz tutaj przyciągnął kilkudziesięciu widzów. No ta pogoda, jak mówiłem, nie zapowiadała się zbyt dobrze, ale mimo wszystko tutaj sympatycy, najzagorzalsi sympatycy miejscowego klubu pojawili się, aby dopingować swoją drużynę. Teraz zagranie Stawarczyka, nie może znowu mylić się Jakub Wyroba. Pamiętajmy, że to wciąż jest bramkarz, który łapie doświadczenie, młodziutki zawodnik Górecki. Teraz wypychany, ale to podanie do Tokarza nie było zbyt trudne. Biel. I jeszcze raz Górecki. No to Dalin ma inicjatywę w tym spotkaniu. Orzeł cały czas czeka na swojej połowie. Teraz jeszcze raz bardzo dobrze sprzed pole karne Tomasz Ostafin, ale ten strzał, tak jak wcześniej w przypadku Biela, bardzo, bardzo słaby. Wszystko gospodarze zrobili naprawdę dobrze do momentu tego strzału. Wydaje się, że tu można było tę akcję rozwiązać troszkę inaczej. Lewa noga, uderzona ta piłka, odchodząca zdecydowanie od bramki Jakuba Dyrgi. No ale trzeba przyznać i pochwalić Dalin za to, że przed kilkudziesięcioma sekundami rozegrali sobie piłkę taką mini klepką pomiędzy sobą. Naprawdę wyglądało to bardzo efektownie. No i też przyniosło rezultaty w postaci strzału na bramkę. 18 minuta meczu, przypomnijmy, że od 6 minuty tego spotkania drużyna Orła Ryczów prowadzi w tym meczu właśnie po golu Tomasza Ciećki. I nie męczą się tutaj absolutnie goście na obiekcie w Myślenicach. Spokojnie rozgrywają piłkę, czekają na swoją kolejną szansę. Skorzystają z kontrataków, natomiast inicjatywę ma Dalin. To oni muszą w ataku pozycyjnym rozgrywać akcje, szukając gdzieś swoich sytuacji pod polem karnym Jakuba Dyrgi. To oni muszą tutaj więcej się namęczyć, żeby coś takiego zorganizować. Orzeł bardzo, bardzo spokojnie, bardzo ergonomicznie podchodzi do tego spotkania. No i ma też już swój wynik. Nic dziwnego, że tak wygląda to spotkanie, patrząc też po tych pierwszych rezultatach. Widać, że drużyna Orła Ryczów prowadzona przez Grzegorza Patera na razie po prostu ma pomysł, ma koncept na ten sezon i spisuje się naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o Dalin, w zeszłym roku stulecie klubu, też gdzieś marzeniem było oczywiście walka o najwyższe cele, no ale realnie patrząc tutaj trzeba było się po prostu utrzymać. Tak też się stało. Ale może coś więcej jeszcze tutaj będzie w stanie drużyna gospodarzy zdziałać w tym meczu. Uwaga, teraz próba Kaspra Guni zagrania piłki do Góreckiego w pole karne. Niedokładnie ten młodzieżowiec próbował ekspediować tę piłkę do swojego partnera. Teraz całkiem zmyślny zwód w wykonaniu Rafała Góreckiego. Piłka w kierunku Łukasza Popieli, ale nie był w stanie na dłużej przyjąć piłki ten bramkostrzelny zawodnik. Ma duży spokój Orzeł Ryczów dzisiaj tutaj w Myślenicach. Nie wiem, czy nie za duży, ponieważ Dalin Myślenice naprawdę coraz częściej pojawia się pod polem karnym Jakuba Dyrgi. Co prawda nie są to bardzo groźne sytuacje, ale naprawdę z taką oazą spokoju wydaje się dzisiaj zespół Grzegorza Patera. Nie wiem, czy to nie może być niebezpieczne dla nich w którymś momencie, kiedy zerwie się wreszcie chociażby Górecki i na poważnie zaatakuje bramkę Dyrgi. Jest weekend, sobota, tutaj kibice zjawiają się, by dopingować, więc trzeba po prostu dać im radość. No jeśli przegrywa się w takim meczu od samego początku, no to chociaż tę wolicjonalność należy pokazać i zaprezentować się z jak najlepszej strony, gdyby okazało się, że te braki w umiejętnościach są jednak większe od rywali, no to przynajmniej tą wolą walki i determinacją Dalin Myślenice musi pokazać, że ci kibice nie przyszli tutaj na stadion na darmo. Teraz spokojnie Janik na lewą stronę, ale to tempo jest, no nie powiedziałbym, że ślimacze, ale na pewno dość wolne. Orzeł Ryczów kontroluje sobie przebieg spotkania, rozgrywa piłkę spokojnie. Właśnie teraz zawodnik, którego
W zasadzie nie wymienialiśmy słowo. Mirpara sobie zagrał tę piłkę na prawo. No a teraz Pyciak w pole karne. To może być szansa na 2-0. I nie ma bramki. Choć wydawało się z naszej perspektywy, że faktycznie przy tym krótkim słupku głową piłkę w bramce umieścił Łukasz Popiela. No i właśnie to, co charakteryzuje dzisiaj w tym meczu Orzeł Ryczów, to słowo spokojnie. Oni spokojnie podchodzą do defensywy i spokojnie rozgrywają swoje akcje w ofensywie, ale potrafią być konkretni. Mają już swojego gola. Tomasz Ciećko wpisał się na listę strzelców, a teraz mógł to zrobić również Łukasz Popiela. I naprawdę niewielkim nakładem sił to wszystko wykonuje Orzeł Ryczów. Bardzo mądrze się przesuwają. Nie pozwalają, tak jak teraz Dalinowi, na przeprowadzenie skutecznej kontry. Jest to naprawdę zespół dojrzalszy dzisiaj na boisku, ale ciągle widzę takie coś, co może być niebezpieczne dla Orła. Oni w pewnym momencie mogą zostać przez Dalinę zaskoczeni, tylko właśnie gospodarze muszą podkręcić tempo. A my, wykorzystując fakt, że jesteśmy w Myślenicach, pragniemy przypomnieć, że kilka godzin temu tutaj obok na boisku treningowym Wisły rozegrał się mecz derbowy w centralnej lidze juniorów pomiędzy Wisłą a Krakowią. Wisła wygrała 2-0, natomiast tutaj mieliśmy jeszcze, myślę, ważniejsze wydarzenie, tą otoczkę, która towarzyszyła temu spotkaniu, a więc zbiórka dla Kamila Kuczaka, piłkarza Garbarni, któremu nawrót choroby nowotworowej pokrzyżował plany, jeśli chodzi o grę w piłkę, ale też jeśli chodzi o w ogóle o życie i zdrowie, a więc no tutaj też pragniemy jeszcze raz podziękować, bo prawie 4000 zebraliśmy podczas tamtej transmisji właśnie na leczenie Kamila Kuczaka. No i też życzymy dużo zdrowia. 22 minuta, może znowu prawą stroną, to już jest pewien standard w tym spotkaniu. Raczej niechętnie lewą flanką ruszają do tych ataków zawodnicy drużyny gości. Rafał Górecki dużo rzadziej przy piłce, aniżeli jego partner z przeciwległej strony, a więc Paweł Pyciak. No i Przemysław Poremski, który gra w środku pola, ale często włącza się i schodzi na skrzydło. Ale uwaga, bo teraz Jakub Górecki krótko, nieźle to sobie wymyślił. Przy piłce Tomasz Ostafin obrócił się z piłką, ale troszkę już akcja spaliła na panewce, choć jest jeszcze dośrodkowanie Tokarza. Przechodzi ono całe pole karne, ale jeszcze nie koniec akcji. A nie, jednak już zagarnął tę piłkę za linii końcowej Kamil Ładyga. No i znowu Orzeł Ryczów w posiadaniu, znowu z prawej strony, a więc pewnie, Łukaszu, zaraz znowu możemy liczyć na to, że właśnie prawą flanką będą sunąć zawodnicy Grzegorza Patera. Znowu też ta akcja Dalinu Myślenice została przeprowadzona, a Orzeł z takim stoickim spokojem przyglądali się, jak to ze środka gra Góreckiej, czy przy tym dośrodkowaniu Tomasza Ostafina. Nic z tego dla Dalinu nie wyszło i ponownie Orzeł przy piłce. Teraz wreszcie zdecydowali się zagrać lewą stroną. Pojawia się tutaj Rafał Górecki, ale piłka opuściła boisko wcześniej, co pokazuje nam sędzia boczny, i to Dalin rozpocznie z rzutu z autu na połowie Orła. Myślę, że w większości tutaj głów kibiców Dalinu zgromadzonych na trybunach gdzieś można było usłyszeć takie nieme poszło, a więc, że ta piłka po prostu opuściła boisko. No i tak też zdecydował arbiter Jakub Górecki. No to jest zawodnik, który niewątpliwie dzisiaj próbuje ciągnąć tę grę gospodarzy. Piłkarz, który też bardzo często wpisuje się na listę strzelców. No nic dziwnego, ten zawodnik na pewno ma umiejętności. No i kto wie, być może ta czwarta liga to nie jest sufit piłkarza urodzonego w 89 roku, a więc jeszcze zawodnika, który przecież może trochę w tej piłce zaistnieć. Przypomnijmy, Górecki w 3 meczach zdobył 4 gole. Na inaugurację trafił 2 razy. Dalin co prawda przegrał bardzo wysoko, 5-2 w Rabce z Wierchami, ale Górecki ten mecz mógł zaliczyć do udanych jako indywidualny występ. Następnie w drugiej kolejce Górecki dołożył się do zwycięstwa 3-0 ze Słomniczanką Słomniki, a w ubiegłym rozdaniu strzelił gola kontaktowego w meczu z Barciczanką Barcice, przegranym przez Dalin 2-1. To wszystkie 4 trafienia w sezonie na razie Góreckiego. Zobaczymy, czy dzisiaj powiększy ten dorobek. A teraz zobaczmy, bo dość brutalnie został potraktowany Bartłomiej Niedzielski. Mamy więc rzut wolny dla gości blisko linii bocznej, z prawej strony. No jak żeby inaczej, te ataki, no... Zagranie teraz zawodnika Dalinu dość ostre, agresywne. Tomasz Ostafin tam interweniował, czy też Michał Cienkosz? Chyba jednak Bartłomiej Ostafin. To Bartłomiej Ostafin. Tak, dokładnie. To on faulował.
mamy dwóch Ostafinów, mamy dwóch Góreckich, można się przy tym wszystkim pogubić. 25 minut meczu za nami, dobrze teraz w defensywie popracował Kacper Gunia, nominalny napastnik, no i tym samym zapobiegł być może utracie gola. A teraz znowu świetny wślizg Sławomira Pary. No, mamy dwie drużyny niepokonane jeszcze w tym sezonie. To zespół Wiślanów i Jaśkowice, a także Popradu Muszyna, a więc te zespoły jak na razie po trzech meczach mają komplet 9 punktów. Na drugim biegunie trzy zespoły, które nie zdobyły nawet jednego punktu. To Beskid Andrychów, chyba największa niespodzianka w tej lidze, że tak źle wszedł zespół trenera Moskały w ten nowy sezon. Kalwaria, Kalwarianka Zebrzydowska, więc Beniaminek, na pewno nadzieje dużo większe. I Glinik Gorlice, zespół z tej wschodniej części Małopolski. Trzy mecze i zero punktów. No i to jest ta kolejka, w których każdy ten zespół ma oczywiście szansę wreszcie ten bilans rozpocząć w Małopolskiej Lidze Czwartej. Na pewno zespół Glinika Gorlice, mało gościnny, trochę jednak tych kilometrów trzeba przejechać, żeby właśnie tutaj chociażby z okolic Myślenic dojechać do tej drużyny na mecz. 27 minuta i Stawarczyk rozprowadza piłkę. Z prawej strony jest Tokarz, Tokarz urywa się tutaj, Tokarz prawą stroną, popracował w defensywie Zięba. Jeszcze raz piłka na prawej flance, ale tym razem, jeśli chodzi o zespół Dalinu Myślenice. Mamy rzut z autu dla zespołu gości, a więc Sebastian Janik już pozostawia tę piłkę Rafałowi Góreckiemu. Zięba. Tutaj mogą mylić się ci dwaj zawodnicy, a więc Rafał Górecki oraz Damian Zięba. No wszystko z uwagi na to, tą bujną czuprynę oczywiście, mówiąc żartobliwie. A panowie, bardzo podobne łysinki, dlatego też trzeba mocno skupić się na tym, jaki numer biegnie właśnie lewą flanką, aby z pełną świadomością tutaj opisać, kto w tym momencie jest przy piłce. 28 minuta, no i właśnie znowu Rafał Górecki. Sebastian Janik jeszcze raz do Góreckiego, ten chce odszukać Tokarza, nie daje się za wygraną zawodnik gospodarzy. No i aut dla Orła Ryczów. Janik też nie śpieszy się tutaj z forsowaniem tempa. Przeniesiony ciężar gry na prawą stronę. Rozpędza się teraz Bartłomiej Niedzielski. Musi uważać. No i popełnia błąd. A świetnie zaprezentował się teraz Gunia. Gunia, ależ świetnie to zrobił ten młody zawodnik. No i wywalczył rzut z autu dla swojej drużyny. Warto było tutaj walczyć o wyłuskanie piłki. Chociaż jeszcze przywołuje któregoś z zawodników arbiter, a więc pan Artur Smoleń. Ale to tylko rzut z autu, bo Gunia dobrze wypatrzył na świetnej pozycji Bartłomieja Ostafina, który mógł wyjść tam z sytuacją sam na sam z Jakubem Dyrgą. No i właśnie zobaczmy. Tutaj Gunia świetnie indywidualnie dał radę i to jest to podanie. Spalonego raczej nie było, bo tutaj zostawał Arkadiusz Garzeł. Niestety dla Dalinu to podanie nie przeszło. Ale co kapitan, to kapitan. Sławomir Para był tym, który stanął finalnie na drodze młodego Kacpra Guni. No ale wcześniej trzeba na pewno zganić i uczyni to zapewne Grzegorz Pater, Bartłomieja Niedzielskiego, który tak dość frywolnie podszedł do tego rozegrania. A wracając do tematu tych zespołów, które jeszcze nie mają punktów w lidze, dziękujemy na czacie Gorliczaninowi za to, że poinformował nas o wyniku. Glinek od 16 minuty prowadzi z Limanowem 1-0. Jak się ten rezultat zmieni, też prosimy o informację, patrzymy jednym okiem na to, co dzieje się także w innych spotkaniach. Dziękujemy za informację. Dziękujemy za informację i prosimy też o łapki w górę i polubienia kanału CF Sport, subskrypcję. Będziemy dla Państwa transmitować mnóstwo meczów w tym sezonie, który dopiero rozpoczął się na boiskach nie tylko Małopolski. Teraz Popiela powalczył o piłkę. On potrafi zastawić się z futbolówką, choć akurat teraz świetnie Andrzej Biel, a więc jeden z liderów drużyny gospodarzy. Ojojoj, teraz bardzo ostro Andrzej Biel potraktował Popielę. To może być pierwszy żółty kartonik w tym meczu. Tak jest. Nie ma wątpliwości sędzia. Mamy pierwszą karę indywidualną. No tak zrewanżował się Popieli za ten czysty wcześniej wślizg. A później no, wykosił rywala. No i tym samym będziemy mieli rzut wolny
oczywiście nikogo nie zaskoczę. Z prawej strony, ależ upodobali sobie tę stronę zawodnicy Grzegorza Patera, no ale też trzeba przyznać, że właśnie ta lewa obrona Dalinu chociażby zbyt wiele pozwala zespołowi na zbyt wiele właśnie drużyny przyjezdnej. Jest dogranie w pole karne, uwaga, no. Wydawało się, że zarówno Bartłomiej Niedzielski, jak i wcześniej Arkadiusz Garzeł być może do tej piłki dojdą, ale ta miała taką trajektorię po odbiciu się od murawy, że finalnie wylądowała poza boiskiem. Pół godziny gry za nami, Orzeł Ryczów od 6 minuty prowadzi po golu Tomasza Cieczki. No i w zasadzie po tym golu no już nie mieliśmy aż tak wyśmienitych okazji. No być może ten strzał sprzed kilkunastu minut. No nie rozpieszczają nas też oba zespoły dzisiaj. Muszą się postarać jedna i druga drużyna, żeby z czego było zrobić skróty jeszcze z tego spotkania. Mamy tylko jednego gola. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, to bardzo słabo i po jednej i po drugiej stronie. Dużo walki w środku pola. Orzeł wycofany przyjmuje na swojej połowie Dalin Myślenice, a gospodarze bardzo trudno im skonstruować taką akcję, która mogłaby gości zaskoczyć. Teraz Jakub Górecki czekał na piłkę od Tokarza. Czekał, czekał i się nie doczekał, ale uwaga, bo teraz może być szansa na wyrównanie. Jest okazja, Ostafin zablokowany. Jeszcze raz Ostafin! I fantastyczna interwencja Jakuba Dyrgi. No to mogła być naprawdę doskonała szansa na to, by wyrównać stan tej rywalizacji. Świetnie Gunia wypatrzył Ostafina. Tutaj całkowicie zdezorientowani obrońcy Orła i bardzo dobra interwencja Dyrgi. Wyszedł wysoko, zatrzymał ten strzał Ostafina, uratował swoją drużynę przed stratą gola. Ale trzeba pochwalić też Pyciaka za ten fenomenalny ślizg w poprzedniej fazie, a uwaga, teraz będziemy mieli grę od 5 metra, a więc od bramki. Rozpocznie Jakub Dyrga. Dyrga i Pyciak to dwaj zawodnicy, którzy przed momentem zapobiegli utracie gola przez drużynę Orła Ryczów, no i tym samym wciąż czyste konto zachowuje 19-letni golkiper przyjezdnych. Teraz Popiela ładnie przyjął piłkę klatką piersiową, zagrał do Janika. Niezadowolony z powodu braku otrzymania futbolówki Rafał Górecki. Ale to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. Orzeł Ryczów może wreszcie zostać skarcony za swój minimalizm w tym spotkaniu. To jak bardzo się wycofali po tym zdobytym golu, to jak po prostu przyglądają się temu, jak gra Dalin. Można powiedzieć, że oni nawet nie biegają za piłką. Oni mądrze przesuwają. To oczywiście byłoby na plus, ale Dalin staje się coraz groźniejszym zespołem i takie oddanie całkowicie inicjatywy, tak jak w tym momencie, może się dla Orła źle skończyć. Stawarczyk teraz z Tokarzem. Jakub Górecki może teraz napędzi akcję. Wycofany troszeczkę Kacper Gunia. Znalazł na lewej stronie Kamila Ładygę. Jeszcze raz Gunia. A próbował takim prostopadłym zagraniem uruchomić teraz partnera w polu karnym. Nie ma faulu na Łukaszu Popiele. No i teraz jeszcze Tomasz Ostafi. Tokarz, ależ mocno bita piłka, Gunia. Udało mu się dojść do tej futbolówki, no ale nie był w stanie przyjąć ją na tyle skutecznie i dokładnie, żeby uderzyć na bramkę Jakuba Dyrgi. Pytanie, czy Gunia powinien to przyjmować? Zobaczmy jeszcze raz. To dośrodkowanie jest bardzo dobre i Gunia powinien oddawać strzał z pierwszej piłki. Wtedy mógłby tu wyjść nawet efektowny gol, gdyby futbolówka dobrze się na nodze Guni ułożyła. Patrząc na niego przez 30 minut widać, że jest to dość techniczny zawodnik. Dlatego to przyjęcie mu nie wyszło, dlatego mógł też próbować strzał. Tak mi się wydaje, że chyba byłaby to dobra decyzja. A to była arcytrudna pozycja do tego, by strzelać, więc myślę, że i tak wykrzesał maksimum z tej sytuacji ten młodziutki napastnik, 20-letni Kacper Gunia. No a teraz zawodnik o 19 lat starszy, a więc Piotr Stawarczyk. Zagranie na lewą stronę, Ładyga. Niedokładne zagranie teraz w kierunku Ostafina. No fatalne to było podanie teraz w wykonaniu lewego defensora Dalinu Myślenice. Jeszcze raz Ostafin do Góreckiego. No, musi ta gra, to rozegranie piłki przechodzić przez kapitana drużyny gospodarzy. Teraz świetnie Tokarz oszukał Ziębę. Tokarz lewą nogą zostawia piłkę Górecki.
i bez ryzyka. Teraz Tomasz Ciećko wykopuje piłkę poza plac gry. Coraz bardziej wycofany Orzeł Ryczów, coraz głębiej oczekuje na drużynę Daliny. Oni już nie tylko na swojej połowie, teraz bardzo zła strata Tomasza Ostafina, ale odzyskują gospodarze tylko na chwilę. Orzeł w tych akcjach ofensywnych Dalinu już niemal cofa się na swoją własną szesnastkę. Dziwi mnie trochę takie podejście drużyny Grzegorza Patera. Ten wynik na pewno nie predestynuje ich do tego. Ale świetnie teraz odgrywa piłkę Przemysław Poremski do Popieli. Jeszcze szansa, dogranie do Zięby, pozostawia piłkę swojemu koledze. Fenomenalne uderzenie Sebastiana Janika za pola karnego i w 36 minucie mamy 2-0 dla Orła Ryczów, a więc ten minimalizm jednak zdał egzamin, no bo kontratak zespołu przyjezdnych. No i zobaczmy, jak fenomenalnie tutaj przy linii bocznej pograli sobie piłką. Tomasz Ciećko zagrał w kierunku Pawła Pyciaka. Ten właściwie nie dośrodkował, a podał tę piłkę po ziemi. Zostawił tutaj Damian Zięba futbolówkę Sebastianowi Janikowi, a ten plasowanym strzałem lewą nogą pokonuje Jakuba Wyrobę. 2-0 w 36 minucie. Można tylko zobaczyć i zdziwić się, ile Sebastian Janik miał tutaj miejsca po to, żeby spokojnie podbiec do piłki przez nikogo nieatakowanym. I nawet ta futbolówka podbijała się na nierównym boisku w Myślenicach. Dobrze ułożyć stopę i oddać strzał obok słupka interweniującego Jakuba Wyroby. Błąd na pewno w utrzymaniu się przy piłce, ale także w utrzymaniu pozycji Dalinu Myślenice, bo tutaj w środku nigdy nie krył Sebastiana Janika, bo to naprawdę bardzo duża przestrzeń, z której Orzeł skorzystał. No, możemy mówić o tym minimalizmie, o tym, że Orzeł całkowicie oddaje inicjatywę w tym spotkaniu. Oni są zabójczo skuteczni, pragmatyczni, ergonomiczni w tym wszystkim. Mają swój wynik, to przed chwilą 1-0, teraz prowadzą dwoma bramkami, a Dalin jest bezbronny w tym meczu. Przede wszystkim zasłużyli na tę bramkę zawodnicy Grzegorza Patera, choć ostatnie minuty były po stronie Dalinu. I co tutaj mamy? Wymuszenie rzutu karnego przez Tomasza Ostafina. No już cieszyli się kibice tutaj na trybunie Daliną Myślenice. Zobaczmy, Ostafin wpada między płotki, między zawodników Orła Ryczów. Nie było tutaj raczej interwencji żadnego z obrońców i była żółta kartka na pewno dla Bartłomieja Ostafina. Zobaczmy jeszcze raz na zwolnieniu. Ostafin, wszyscy mają nogi przy sobie. Nie ma tutaj interwencji w żadnym wypadku. Ja bym tutaj aż tak klarownej sytuacji nie widział, no bo jednak była noga postawiona przez jednego z zawodników, zdaje się, Bartłomieja Niedzielskiego, no ale decyzja sędziego jest taka, a nie inna. Jest żółta kartka. Nie wychodzi ten mecz dla Bartłomieja Ostafina. Tak, dla Bartłomieja Ostafina. Już powiedzieliśmy, nie wychodzi ten mecz gospodarzom z Myślenicy. Mają problem ze skonstruowaniem czegoś pod bramką Jakuba Dyrgi. No i w defensywie również. Orzeł łatwo strzelił im dwa gole. Tu nie było żadnych huraganowych ataków gości podopiecznych drużyny Grzegorza Patera, tylko bardzo spokojnie, metodycznie podeszli do tego meczu goście. No i mają swój wynik bardzo szybko osiągnięty. W 39 minucie wygrywają 2-0, a naprawdę nie włożyli dużo sił, żeby mieć taki wynik. No, wracając jeszcze do mojej poprzedniej myśli, że drużyna Orła zasłużyła na tą drugą bramkę. No, generalnie Dalin miał chwilę, taki moment, gdzie troszeczkę częściej bywał, operował tę piłką w obrębie pola karnego rywali. No ale Orzeł Ryczów, umówmy się, i tak ten pragmatyzm, ta spokojna gra była jednak... Ja tu myślę, że Orzeł wyciąga 150% z tego spotkania, bo nie przeprowadzili tak naprawdę dwie groźne sytuacje, a powiedziałbym nawet więcej, półtorej groźnej sytuacji. No ale czy zgodzisz się ze mną, że jednak ten gol był zasłużony? No, z gry więcej nie. Sytuacji zdecydowanie. Z gry nie. Mamy pewne rozbieżności tutaj, jeśli chodzi o optykę na ten mecz, no ale na pewno nie ma rozbieżności, jeśli chodzi o to przewinienie blisko linii bocznej, choć kibice protestowali, rościli sobie teraz pretensje do arbitra Artura Smolenia, że ten użył gwizdka. Po lewej stronie Rafał Górecki był tutaj zdaniem arbitra faulowany przez Tokarza, ale uwaga, bo teraz rozpędza się Pyciak. No tak, pociągnął sobie zawodnika rywali, którym w tej sytuacji był Kamil Ładyga. Ale znowu bardzo szybko, bo dwoma, trzema podaniami przedostali się pod pole karne Jakuba Wyroby, zawodnicy Orła.
rozmawiając dzisiaj z włodarzami gospodarzy, można było usłyszeć, że też ten dzisiejszy skład nieco eksperymentalny, sporo tutaj chciałby duet trenerski Marcin Przęczek, Bartłomiej Piszczek posprawdzać w tym meczu, no ale na razie to nie zdaje egzaminu na Aorzeł. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę wirtualną tabelę, no to w czwartym meczu ma już 9 punktów i to jest wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. A Gorliczanin informuje nas o zmianie wyniku w Gorlicach w 27 minucie. Według tego użytkownika Glinik wygrywa 2-0 z Limanowią. Dośrodkowanie teraz w kierunku nabiegających zawodników Orła Ryczów. Gunia dobrze balansem ciała zwiódł pomocnika Orła, ale uwaga, to jeszcze bo teraz nie koniec. Może być strzał z dystansu. Myślę, Łukasz, że możemy to uderzenie generalnie tutaj spuścić na nie zasłonę milczenia. Tak, Damian Zięba próbował, ale bardzo niecelnie. A szkoda, bo to była taka też pozycja do strzału, która mogła dać już trzecią bramkę zespołowi gości. 40, już prawie druga minuta na zegarze, a więc nieuchronnie zbliżamy się do końca tej pierwszej części gry. No, Orzeł Ryczów miał szczególnie świetny początek, kontrolę nad piłką. Później oddał troszkę plac gry zawodnikom gospodarzy. No teraz Jakub Górecki sam gdzieś w tą ruletę uwikłał się z rywalami i oszukał sam siebie, ale udało mu się wyjść spod opresji, co jest też nie lada wyzwaniem, bo aż trzech piłkarzy rywali było blisko niego. No i teraz rusza drużyna Dalinu w końcu lewą stronną, ale znowu niefrasobliwość teraz w ataku, w dokładności. I piłkę w rękach ma Jakub Dyrga. No też chyba oprócz tego jednego strzału sprzed kilku minut, a raczej bezrobotny. Ależ sprytne przepuszczenie piłki przez Sebastiana Janika. No, mogłoby się źle skończyć, gdyby tam szybciej był przy futbolówce Górecki. Miał chrapkę na tą bezpańską w pewnym momencie piłkę kapitan Dalinu. No ale też nie udało mu się jej przejąć cały czas przy piłce Orzeł Ryczów. Coraz bardziej mnie to martwi, mając w perspektywie drugą połowę, jak to spotkanie będzie wyglądało, jak do tej pory pod opieśnią trenera Grzegorza Patera, mając taki wynik, grając tak bardzo spokojnie, mówiąc bardzo delikatnie w tym meczu. No to jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, czeka nas długie 45 minut. Teraz niedokładne zagranie piłki przez drużynę Orła Ryczów, co im się nie zdarza tak często jednak w tym spotkaniu. My jeszcze raz zachęcamy do klikania łapek w górę i też subskrypcji kanału CF Sport, także małopolskiego ZPN-u, aby śledzić mecze z naszego regionu i nie tylko. No i też zachęcamy, żeby gdzieś tam podsuwać pomysły włodarzom, prezesom klubów, aby ci realizowali transmisję nie tylko z tych meczów na szczycie, ale aby tutaj większa widownia mogła śledzić wydarzenia na różnych poziomach rozgrywkowych, no bo wiemy, że gdzieś tam zawsze znajdą się kibice, którzy chcą swój zespół dopingować przez internet, bo na przykład nie mogą zjawić się na stadionie. Choć dzisiaj akurat, pomimo takiej aury, ta frekwencja jest naprawdę niezła jak na Myślenicę. No tylko szkoda tych kibiców Dalinu, którzy pojawili się w sobotnie popołudnie oglądając mecze z Orłem. Niewiele prezentuje zespół trenera Bartłomieja Piszczka dzisiaj w popołudniową właśnie sobotę. Teraz zagranie znowu z lewej strony Orła Ryczów, ciągle przy piłce goście. Dalin naprawdę kilka błędów w defensywie sprawiło, że Orzeł ma dwie bramki przewagi, a w ofensywie naprawdę niewiele zaprezentowali gospodarze. Teraz para w pole karne, obrócił się Górecki, pozostawił piłkę Janikowi. Górecki do tyłu. No i spokojnie teraz Arkadiusz Garzeł. Też myślę nie będzie już forsował tempa, a raczej zespół Orła Ryczów będzie tę grę chciał doprowadzić do końca pierwszej połowy bez utraty gola, bez jakichś ryzykownych, niepotrzebnych strat. Janik w środku pola ma trochę miejsca. Tym razem przerzut na lewą stronę. Świetnie zachował się Górecki. W polu karnym jest Zięba. Zdaniem arbitra był tutaj spalony, choć mam pewne wątpliwości. Ale gramy dalej. Tokarz
Do tyłu, do Stawarczyka. Oj. Na uwolnienie Piotr Stawarczyk. Wydawało się, że kick z piłka została jednak w boisku, ale czy tak chciał ten doświadczony zawodnik, no to już nie nam oceniać. Poremski wywalczył piłkę, może być jeszcze szansa na trzeciego gola. Para walczył tam o to dojście do podania Popiela, a w tym momencie wybiła na zegarze 40 już 6 minuta. No, co oznacza, że kończy pierwszą część tej rywalizacji Artur Smoleń. 2-0 dla drużyny gości Orła Ryczów po bramkach Ciećki z 6 minuty i Janika z 36. My na razie udajemy się na przerwę. Sporo do przemyślenia mają zawodnicy Dalinu. No i słyszymy się za około kwadrans.
I wracamy na drugą połowę spotkania pomiędzy Dalinem Myślenice a drużyną Orła Ryczów. Na razie drużyna gości prowadzi 2-0 po trafieniach z 6 minuty Tomasza Ciećko oraz golu z 36 Sebastiana Janika. A my tutaj też dostrzegamy, że Dalin gra w osłabieniu. Po drugiej żółtej kartce z boiska wyleciał grający z numerem 15, tak jak mi się wydawało na początku, Tomasz Ostafin, za tę symulację. No i tym samym bardzo utrudnione zadanie ma teraz drużyna duetu trenerskiego Bartłomiej Piszczek, Marcin Przęczek. Także bez problemu Orzeł Ryczów może kontrolować to spotkanie i faktycznie tak to wyglądało też w pierwszej połowie. Nie dość, że szybko podopieczni Grzegorza Patera strzelili gola, to potem wypracowali sobie także kolejną sytuację i podwyższyli wynik spotkania na 2-0. Prawdopodobnie będziemy też świadkami podobnej drugiej połowy, tak jak w przypadku pierwszej. Pełna kontrola Orła nad meczem i próby jakichkolwiek ataków w Dalinu Myślenice. Ale na pewno będziemy świadkami podwójnej zmiany, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. Na razie mamy jednak tutaj opóźnione wejście trójki DJ-a. Sędziowskiej. DJ-a też, ale przede wszystkim trójki sędziowskiej, która gdzieś tam dopiero przed momentem wyłoniła się z tych czeluści szatni. A i za moment już ta druga połowa meczu się rozpocznie. Jeszcze czekamy na gotowość arbitrów bocznych, no bo jeden z nich musi jeszcze zaaprobować wejście dwóch zawodników, którzy już czekają na to wejście i za moment też potwierdzimy, kogo zastąpią ci piłkarze. Mamy właśnie teraz sygnalizację. No i teraz już skompletowana, no nie jedenastka, a dziesiątka piłkarzy Dalina. Tak jak mówię, za drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę, wyrzucony z boiska Tomasz Ostafin. Na placu gry natomiast na pewno zameldował się grający z numerem 23, tak jest, Jakub Jędrzejowski.
A tym drugim zawodnikiem, który wszedł w zespole Myślenic, jest Kamil Sobala. Numerem 19 były zawodnik Hutnika Kraków. Uwaga, co tutaj się stało teraz przed momentem? Być może za moment będziemy świadkami tej powtórki. Tutaj Janik zewnętrzną częścią stopy wyszedł, no, do cudownej okazji doszedł w tej sytuacji Damian Zięba, ale przestrzelił nad bramką Jakuba Wyroby. Dwa podania Orła Ryczów i już byli w polu karnym właśnie Wyroby. Tak jak w pierwszej połowie też grał Orzeł. Bardzo skromnie, jeżeli chodzi o ich kombinacje ofensywne. Natomiast są też bardzo skuteczni. No z półtorej sytuacji wyciągnęli dwa gole. A teraz byli blisko strzelenia trzeciego i tak naprawdę Damian Zięba powinien mieć gola w tym spotkaniu właśnie z tej sytuacji. On tę akcję zepsuł. Miał bardzo dobrą pozycję do strzelenia gola. Teraz świetne rozegranie piłki Tomasza Ciećki, ale to ostatnie podanie w kierunku Pawła Pyciaka. Już przesadzone, zbyt mocne. Od bramki wznowi grę Jakub Wyroba. Mam też wrażenie, że jedna zmiana także w zespole Orła. Wszystko przez to opóźnienie arbitrów, którzy za późno pojawili się na boisku. Byliśmy przygotowani na troszkę inne zestawienie. Teraz Kamil Sobala interweniował. Od rzutu wolnego jednak grę rozpoczyna drużyna gospodarzy. Właśnie Sobala. No ciężko będzie na pewno tutaj grać w osłabieniu. Uwaga, Damian Zięba. No tutaj już prosi się wręcz o zagranie. Łukasz Popiela, no dlaczego nie dogrywał tej piłki w uliczkę teraz właśnie do tego zawodnika, jego partner? 48. minuta meczu. Wydaje się, że ta druga połowa może być iście jednostronna. No, prawdopodobnie będzie właśnie wyglądała tak jak w przypadku pierwszej, o czym już mówiliśmy. Orzeł Ryczów jest na to nastawiony. No wystarczy zobaczyć, jak teraz ustawia się Dalin Myślenice. Nie ma też pressingu, dwóch napastników z przodu, mimo tego osłabienia tak próbuje grać Dalin Myślenice. Jest tam m.in. Bartłomiej Ostafin. Teraz on biega za piłką, nie ma podejścia całego zespołu. Ten pressing jest źle założony, przez to dużo miejsca ma teraz Orzeł, może wyprowadzić atak. Rusza Paweł Pyciak na prawo, zagrywał do Tomasza Ciećko, ale to podanie przejmują zawodnicy Dalinu. No i teraz próba zagrania od Michała Cienkosza. Dosyć oszczędny ten występ właśnie tego zawodnika z rocznika 2001. Rzadko wymienialiśmy nazwisko Michała Cienkosza. Też ta lewa strona, jeśli już była w jakikolwiek stopniu uruchamiana, no to Kamil Ładyga tam próbował właśnie tą flanką pomknąć lewym skrzydłem, no i będzie miał zespół Dalinu rzut rożny. A więc szansa, żeby dośrodkować w pole karne, no i może na stałe fragmenty gry musi właśnie liczyć drużyna gospodarzy. Dośrodkowanie wybija teraz jednak Bartłomiej Niedzielski, no i mamy kontrę. Sebastian Janik, sporo miejsca, znowu zewnętrzną częścią stopy. Za mocne to podanie w kierunku Damiana Zięby. Nie wiem, czy to też jest dobry pomysł, żeby taki stały fragment gry jak rzut rożny wykonywać na dwa, gdzie dwóch zawodników musi stanąć obok chorągiewki, chociażby z tego powodu, że przecież Dalin gra w osłabieniu i jeszcze dodatkowo jednego więcej plus zawodnika angażuje do wybicia piłki spod chorągiewki. Chyba trzeba te stałe fragmenty gry zamienić na bardziej proste zagrania, czyli po prostu dobrze dośrodkować piłkę w pole karne, a tam powalczyć o głowę. Łukasz, ale to może być jakiś element zaskoczenia, może element jakiejś nie szablonowej taktyki. No finalnie i tak jest to dośrodkowanie spod chorągiewki po krótkim podaniu, więc to tak naprawdę niewiele zmienia. Brakuje jednego zawodnika w polu, gdzie przecież już jednego mniej jest. Ładyga do Jędrzejowskiego na lewej stronie. Właśnie Michał Cienkosz schodzi do środka na prawą nogę, wystawia tę piłkę do Jędrzejowskiego. A raz jeszcze świeżo wprowadzony zawodnik, tym razem na prawą stronę. Jeszcze raz Jakub Jędrzejowski, teraz do Kamila Sobali, traci piłkę środkowy pomocnik gospodarzy. I teraz nie może pomylić się Rafał Górecki, zagrywa tę piłkę z pominięciem drugiej linii. Tam przyjmował ją Łukasz Popiela, ale futbolówka teraz na korzyść drużyny
prowadzonej przez duet Piszczek-Pręczek. Oj, teraz zwija się z bólu jeden z zawodników Orła, Ryczów, i gra będzie przerwana przez arbitra, zdaje się, a ucierpiał w tej sytuacji Rafał Górecki. Nic nie zobaczyliśmy, jeżeli chodzi o zmianę gry w przypadku Dalinu w tych 5 minutach po wyjściu z szatni. No musieli coś tam duet trenerski przekazać swoim zawodnikom, żeby spróbować coś zmienić. No ale to z jaką przewagą gra tutaj Orzeł Ryczów w tym spotkaniu, sprawia, że Dalin będzie miał naprawdę bardzo ciężko w kolejnych minutach. No i w końcu udało mi się zweryfikować tą zmianę. Faktycznie Orzeł Ryczów także dokonał roszady. Na boisku pojawił się grający z numerem 7 Jakub Smagło, zastępując, zdaje się, Sławomira Parę, a więc dotychczasowego kapitana. No i teraz pytanie, kto przejął opaskę? Pewnie za moment dostrzeżemy. Łukasz Popiela. Tak jest. 52. minuta. Na razie wynik bez zmian ustanowiony w pierwszej połowie. Orzeł Ryczów rozdaje karty na boisku w Myślenicach. Jak już mówiłem wcześniej, w zeszłym roku setna rocznica założenia klubu. No i teraz kibice też tutaj podpowiadają swoim ulubieńcom, jak mają grać. Uwaga, jest szansa na dośrodkowanie. Ale jeszcze uniesiona chorągiewka, była pozycja spalona. Ale wreszcie gdzieś się spróbowali zaskoczyć Orzeł Ryczów i to było bardzo dobre zagranie Kamila Ładygi. Bardzo dobre dośrodkowanie. Sobala nie przytrzymał linii w polu karnym. Dyrgi. I sędzia musiał podnieść chorągiewkę, ale taki zalążek lepszej ofensywnej gry Dalinu widzieliśmy w tym momencie. To bardzo niewiele, to była tylko jedna sytuacja, złożona z tylko podania na skrzydło i dośrodkowania, ale i tak bardzo dużo w perspektywie tego, co Dalin robił przez całą pierwszą połowę i w tych pierwszych 7 minutach drugiej. Ale wygląda na to, że te dwie roszady dokonane przez trenerów Dalinu na razie nieźle się sprawdzają, bo i Sobala, i Jędrzejowski zaliczają naprawdę niezłe to wejście. Jędrzejowski często przy piłce też próbuje rozprowadzać grę. Sobala miał teraz już w zasadzie drugą taką sytuację, gdzie znalazł się blisko piłki w 16 rywali. Ale teraz bardzo niedokładne zagranie Damiana Zięby. Mam wrażenie, że z minuty na minutę coraz gorszy występ notuje ten zawodnik. No teraz cała seria fauli. Będzie liczył się Orzeł Ryczów w walce tutaj o najwyższe lokaty w czwartej lidze. Oczywiście jednym z największych faworytów do awansu do trzeciej są Wiślanie Jaśkowice. Drużyna, która w poprzednim sezonie w rundzie wiosennej zgromadziła więcej punktów, lepiej wyglądała nawet niż Wieczysta Kraków, która, jak wiemy, gra już z powodzeniem w trzeciej lidze. Orzeł Ryczów gdzieś tam tym drużyną deptał po piętach. Teraz dośrodkowanie gdzieś tam znowu w kierunku Sobali. Obserwuje przynajmniej obrońców Sobala w tym spotkaniu. Na razie jeszcze strzału na bramkę Jakuba Dyrgi nie oddał. Bliźniacza sytuacja sprzed chwili. Tak samo próbował z lewej strony Ładyga zagrać tę piłkę w pole karne do Kamila Sobali. Tym razem jednak na posterunku środkowi obrońcy rywali. Teraz znowu fatalne zagranie Zięby. No to już jest seria niefortunnych zdarzeń tego piłkarza. Ale zero konsekwencji, jeżeli chodzi o te straty piłki w środku pola i w ofensywie Orła Ryczów. Mogą czuć się bezkarni piłkarze gości, biało-czerwoni w tym dzisiejszym spotkaniu, bo Dalin tego w ogóle nie wykorzystuje. A teraz Górecki sprytnie zagrał tę piłkę, chyba już za linii końcowej zagrywał ją. No tak. Kto? Kamil Sobala po raz kolejny. Cofnął to wszystko sędzia z piątki. No rozpocznie tak. Jakub Dyrga. Na to, że miał rację tutaj arbiter, ale musiał też pilnować się Jakub Dyrga. A ta piłka dość sprytnie uderzona, czy właściwie dograna w pole karne. W poprzednim sezonie na tym boisku
Orzeł Ryczów wygrał 3-2 z Dalinem Myślenice, także przynajmniej nie było nas na tym spotkaniu, ale przynajmniej po wyniku możemy ocenić, że nie był to łatwy mecz dla Orła. W rewanżu w Ryczowie Dalin uzyskał remis 2-2. Widzimy, że w przypadku tych dwóch drużyn, kiedy się ze sobą pojedynkują, bramki padają. Mamy nadzieję, że takowe jeszcze tutaj dzisiaj w Myślenicach zobaczymy. Ależ teraz fantastyczny powrót Łukasza Popieli, przejęcie piłki, rozegranie jej z Pawłem Pyciakiem. Bardzo fajnie radzi sobie ten duet zawodników. Teraz natomiast Górecki, ale Rafał próbował tę piłkę zagrywać, ale niedokładnie też w pole karne. I znowu zneutralizowany Dalin. Orzeł. Dyrga. Lewą stroną. 10 minut tej drugiej połowy. No cóż, troszkę dalej to tempo jest, jakie jest, choć były sytuacje. No i pytanie, Łukasz, czy ty wierzysz w to, że jeszcze Dalin, grając w osłabieniu, pokazując to, co mogliśmy obserwować też i w pierwszej połowie, wiara czyni cuda. Trzeba wierzyć, że ten mecz będzie jeszcze lepszy. Do oglądania, do komentowania przez nas, a może być jeszcze lepszy, kiedy Dalin strzeliłby gola kontaktowego, także po cichu mam taką nadzieję. Oczywiście wiem też, że Orzeł Ryczów jest bardzo dobrą drużyną i oni ten mecz mogą zamknąć do 60, 70 minuty strzelając kolejnego gola. Zobaczmy, Kamil Ładyga trzeci raz z rzędu w ostatnich 5 minutach dośrodkowuje. Teraz wybrał były płaskie zagranie w pole karne, wysoko uniesione tutaj nogi na nakładki, ale sędzia nic nie. Mam wrażenie, że Ładyga w tych 10, trochę ponad minutach zaprezentował więcej udanych akcji niż w całej pierwszej połowie, ale to tyczy się generalnie całego zespołu Dalinu. No tutaj zaraz kolejny z Ostafinów może wylecieć. Żółta kartka tym razem dla Bartłomieja Ostafina. No i jakby liczyć dorobek kartkowy klanu Ostafinów, no to trzeba tutaj podkreślić, że aż 3 żółte kartki. Bardzo wysoko uniesiona noga i słusznie zareagował sędzia w tej sytuacji. Mamy też jeszcze korektę, bo to Andrzej Biel opuścił boisko za 2 żółte kartki. Natomiast Tomasz Ostafin po prostu zszedł z boiska, jeśli chodzi o korektę poprzednią. Zdaje się, że to Kamil Sobala pojawił się za niego. I teraz już wszystko powinno wyglądać jak należy. No niestety, ale tutaj niektóre sylwetki zawodników, chociażby no Bartłomiej Ostafin czy też Andrzej Biel, dość podobne. Trzeba przyznać z naszej perspektywy. Ale już oczywiście śpieszymy z erratą, więc już Państwo na bieżąco mają te informacje z boiska w Myślenicach. Druga piłka pojawiła się na boisku. Sędzia pokazał, że umie czysto uderzyć w futbolówkę. No i przytomnie ją po prostu wybił, nie przerywając gry nikomu, ona nie przeszkadzała. A za tydzień, proszę Państwa, przecież będziemy mieli do czynienia z hitem kolejki. Orzeł Ryczów podejmie u siebie Brugbet 2 Termalika Nieciecza. Ten mecz 24 sierpnia o 17:30. Tymczasem Dalin Myślenice wybierze się do Radziszowa na spotkanie z Beniaminkiem Radziszowianką. No i tu chyba Dalin może poszukać w końcu kolejnych 3 punktów po zwycięstwie ze Słomniczanką. No nie wiem, czy jak będzie łatwo Radziszowianka w czubie tabeli. Łukasz, no z kimś te punkty zdobywać po prostu trzeba. Najpierw trzeba myśleć o tym spotkaniu jeszcze pół godziny przed Dalinem. Sytuacja ciężka, osłabieniu i przegrywający 2-0. No nie ma co się podawać, to jeszcze bardzo dużo czasu. Na razie Paweł Pyciak prawą stroną, dośrodkowanie. Świetnie interweniuje Jakub Wyroba. Piłka na krótki słupek, refleks taki azjatycki wręcz Jakuba Wyroby. Przy tym strzale miał bardzo mało czasu na to, żeby interweniować, a zrobił to wyśmienicie. Kunszty bramkarski, Wyroby 5-5. Paweł Pyciak, dogranie w pole karne do Tomasza Ciećki. No i blisko Ciećko zdobycia kolejnej bramki w tym meczu, drugiej. Świetny refleks, tak jak już wspomniałeś, Jakuba Wyroby. Cały Orzeł Ryczów schowany za podwójną gardą i nagle z bardzo konkretnym kontratakiem. Specyficzny styl gry podopiecznych Grzegorza Patera. Oj, ale teraz olbrzymie pretensje do arbitra.
Górecki rusza z kontrą, Dalin jest już Cienkosz na lewej stronie, cały czas podłącza się Górecki, Cienkosz pójdzie w pojedynek 1-1, ale już tam jest dwóch, trzech, podwojone, potrojone krycie na Cienkosza, długo zwlekał, przerywa teraz sędzia grę, zobaczmy co tam zobaczył arbiter. Dużo stało się w ostatnich 30 sekundach, najpierw zobaczmy tę sytuację z odtworzenia. I teraz tutaj ruszył Górecki, miał do podania na lewą stronę do Cienkosza. I to jest ta sytuacja, kiedy Cienkosz niepotrzebnie idzie w dribbling na jednego, dwóch, już trzech zawodników. O, i tu jest ten faul. Tak, tu był faul ataku, ale wcześniej, zależy mi na tej sytuacji, jeszcze pod polem karnym Dalinu Myślenice. Mamy jeszcze zmianę w zespole gości. Rafał Górecki opuszcza murawę. Nie dziwi nas to zupełnie, Łukasz. I teraz jeszcze raz zobaczmy, czy było tutaj przewinienie. No nie, zdaje się, że już po wykopnięciu piłki Sebastian Janik miał tutaj kontakt. No, tak czy inaczej, wynik pozostaje bez zmian, a więc wciąż te dwa gole zdobyte w pierwszej połowie rozdzielają drużynę Orła Ryczów od Dalinu Myślenice. Chociaż może teraz, no kto jak nie on, Jakub Górecki znowu próbuje uwikłać się w dribbling z rywalami. Jest odegranie piłki przez Cienkosza. Bartłomiej Ostafin, lewa strona, Ostafin, może jakaś indywidualna akcja, Ostafin dał się zapędzić w róg. To będzie piłka dla golkipera Orła Ryczów. No tak jest, no tutaj przecież nikt po drodze nie dotknął tej piłki. 62. minuta meczu. A przynajmniej kibice mogli sobie zasmakować w kiełbaskach w przerwie. Też uzupełnić płyny, no bo ta gra ich ulubieńców nie jest dzisiaj najlepsza, więc na pewno też nie przysparza im powodów do zadowolenia. Teraz kolejna sytuacja, w której mamy iskry na boisku. Został sfaulowany Łukasz Popiela, ten, który przejął opaskę kapitańską po Sławomirze parze. Popiela nie chce być gorszy w tym sezonie od Tomasza Cieczki. Popiela też dwie bramki strzelił w drugiej kolejce, kiedy przegrali z Jawiszowicami 2-1, a także dołożył także gola w zwycięskim spotkaniu z Unią Oświęcim w ostatnim spotkaniu. Ale uwaga, bo teraz mamy okazję. Marek Mizia pojawił się na placu gry zamiast Rafała Góreckiego i już był przy piłce. No a teraz faulowany w obrębie szesnastki, czy też po prostu ucierpiał przy tym bezpośrednim starciu Paweł Pyciak? No i mamy interwencję ratowników medycznych. Ucierpiał nie Pyciak, a Przemysław Porębski. Troszkę nam się tutaj schował, jeśli chodzi o tą dobrą grę. Przemysław Porębski, były gracz Wisły, czy też Wieczystej. W pierwszej połowie naprawdę bardzo dobrze radził sobie na boisku. W tej drugiej już raczej zdecydowanie częściej Paweł Pyciak przy tej piłce. Zobaczmy raz jeszcze. Mizia zagrał futbolówkę do Porębskiego. Nie, to tutaj po prostu źle stanął. Gdzieś tam podwinęła mu się noga i piłka potoczyła się pod właśnie jego stopą. No i tym samym źle stanął Przemysław Porębski. Docierają do nas też cały czas informacje z Gorlic, gdzie Glinnik prowadzi 2-1 z Limanowią. Nie chcę ferować wyroków, ale to wygląda jak nie skręcenie, to naderwanie być może tutaj, czy torebki stawowej, czy też coś być może z kostką. No nie wyglądało to zbyt dobrze i widać, że cierpi zawodnik Orła Ryczów. Będzie zmiana, już jest przygotowany jeden z zawodników przy ławce rezerwowych gości do tego, żeby wejść na boisko. Adrian Surówka, tak jest, on wejdzie na boisko. Numer 88, a Przemysław Porębski kończy udział w tym meczu. Przykra to jest sytuacja. Nie chcemy takich obrazków oglądać, no ale
Tutaj nie było winy też żadnego z zawodników rywali. Tu po prostu pewien splot nieszczęśliwej okoliczności spowodował tę kontuzję. Sorówka. Pierwsze kontakty z piłką rezerwowego Orła Ryczów. Adrian Surówka to jest zawodnik znany z występów w Termalice 2 Nieciecza. Był chociażby w kadrze zespołu w tych finałach baraży przeciwko Wieczystej. Zobaczmy, teraz będzie szansa, prawie no, że sam na sam mógł wyjść Damian Ziemba, gdyby nie to, gdy w ostatniej chwili jeden z zawodników Dalinu podbił piłkę przy tym podaniu. To był Piotr Stawarczyk, bardzo wysoko. Niebezpiecznie może trochę dla bramkarza, poradził sobie z tym bez problemu Wyroba. Na pewno była to dobra interwencja, ponieważ Ziemba nie wyszedł sam na sam z bramkarzem z Myślenic. A jeszcze wracając do Adriana Surówki, to tutaj pamiętam, rozmawiając ze sztabem szkoleniowym właśnie drugiej drużyny Termaliki, jeden z takich najbardziej utalentowanych chłopaków. No i on zagrał nawet całą drugą połowę w meczu pierwszym, w tym rozgrywanym w Krakowie, które Wieczysta wygrała 4-0. Właśnie Adrian Surówka, stąd może być niektórym znanym, szczególnie tym, którzy śledzą relacje z meczów na CF Sport. No i zachęcam przy okazji do subskrypcji kanału i też polajkowania tej transmisji. Będziemy niezwykle wdzięczni. A teraz fenomenalne przejście Cienkosza. Ale zbyt opieszale. Jest dobre dośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że to podanie Adama Malisza, bo w międzyczasie też Adam Malisz pojawił nam się na boisku z numerem 3. No tutaj Kamil Sobala znowu jest bardzo blisko, żeby dojść do piłki, ale znowu mu trochę brakuje. To już trzeci raz z rzędu. Absorbuje obrońców Sobala, ale też żadnych konkretów z tego nie ma. A tego Dalin potrzebuje. Jest 67. minuta. Ten czas nieubłagalnie dla gospodarzy ucieka, a Orzeł pewnie, bardzo pewnie wygląda w tym spotkaniu. Malisz natomiast pojawił się za Kamila Ładygę. No i też zachęcamy oczywiście do śledzenia profilu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. No bo dzisiaj akurat za jego pośrednictwem Państwo śledzą to spotkanie. Pamiętajmy, im więcej zainteresowania, to też będziemy w stanie realizować więcej meczów dla Państwa. No i jeszcze raz zachęcam, jeśli znacie, no może tutaj włodarzy, czy właścicieli klubów, którzy chcieliby, aby zainteresowanie ich drużyną wzrosło, aby kibice mogli śledzić rywalizację, no to zapraszamy do kontaktu. Teraz nie jest w stanie dojść do tej piłki Kamil Sobala. Najewidentnie Łukasz jak Kamil Sobala, tak powiedzieliśmy wcześniej, pojawia się w tych akcjach ofensywnych, natomiast cały czas mu coś brakuje, żeby tej piłki dotknąć, tak jak teraz znowu Sobala jest blisko, ale to nie jest dla niego. Tym razem Dalin jeszcze szansa Michała Cienkosza, radzi sobie z tym wszystkim. Defensywa Orła Ryczów naprawdę są w tym wszystkim niesamowici, jak potrafią neutralizować ataki Dalinu. Z jednej strony na bardzo dużo im cały czas pozwalają, z drugiej tak jakby gdzieś tego boksera wagi ciężkiej, niższej trzymali na odległość i nie pozwolili na to, żeby zrobić sobie krzywdę. Zderzenie Cienkosza z Ostafinem, nie ma tutaj strzału na bramkę Jakuba Dergi. Urwałem wcześniej myśl, po prostu Kamil Sobala na pewno nie jest typem szybkościowca. A teraz szkoda, że jednak nie dali troszeczkę radości swoim kibicom zawodnicy Dalinu, no bo po prostu nie porozumieli się w polu karnym. Nie bardzo było wiadomo, kto do tej piłki ma dojść. Myślę, że troszkę inaczej mogłoby potoczyć się te ostatnie 20 minut meczu, gdyby tutaj gospodarze zdobyli taką bramkę dającą kontakt, no i przede wszystkim dającą jakiekolwiek nadzieję na to, że w tym meczu jeden punkt jest jeszcze do urwania.
Ale to trzeba się pospieszyć ze strzelaniem goli. Najpierw trzeba stworzyć sobie sytuację, a potem ją wykorzystać. Na to dzisiaj trochę Dalin cierpi. Jakbyśmy zobaczyli statystykę posiadania piłki, no to będzie tutaj przewaga gospodarzy nad gośćmi. Ale w strzałach na bramkę, w przeprowadzonych akcjach to jest na pewno wyżej Orzeł Ryczów, a także w tej najważniejszej statystyce, czyli na golach. Teraz Popiela nie zrozumiał się z Ziębą. Myślę, że tutaj dobra intencja Popieli i Zięba bieg cały czas i nie wiadomo dlaczego. W pewnym momencie się zatrzymał, bo to był właśnie ten moment, kiedy Popiela mu piłkę zagrywał. Wściekły jest teraz Popiela na swoich partnerów, w szczególności na Damiana Ziębę. Ja myślę, że to też jest kolejny zawodnik do zmiany w zespole Orła Ryczów, ale uwaga, Ociankosz znowu próbuje uruchomić Sobalę, ale jak już wcześniej sobie to powiedzieliśmy, nie jest to na pewno zawodnik dysponujący piekielną szybkością, a teraz smutny obrazek za linii bocznej, bo a tam jest coś poważniejszego z nogą Przemysława Porębskiego. Wygląda na to, że dłuższa przerwa czeka byłego zawodnika Wisły Kraków, czy też Wieczystej. Orzeł, daleko od swojego pola karnego. Trzymają Dalin na dystans. Poczekał Jędrzejowski, aby piłka jeszcze odbiła się od murawy. Oczywiście za jego pleców próbował wyłonić się Łukasz Popiela. No i teraz do defensywy zepchnięta drużyna Orła, ale zobaczmy, Jakub Górecki na lewą stronę do Michała Ciękosza. Ciękosz, no teraz świetny zwód, Ciękosz! No i rzeczywiście ta lewa flanka Daliny, ona może być najbardziej niebezpieczna, natomiast jeżeli chodzi o te konkrety, brakuje strzałów. Albo Ładyga, albo Ciękosz sprawiają tutaj problemy na prawej stronie, patrząc z perspektywy Orła, a na lewej, ależ teraz dobre podanie Popieli do Surówki. Surówka przekłada na prawą nogę, ale zatrzymuje go tam świetnie Łukasz Kowalski. Jeszcze utrzymują się goście z Ryczowa przy piłce. Wycofanie i koniec tej akcji. Teraz żółta kartka dla Adama Malisza. Nie, to Adam Malisz, przepraszam, był faulowany. Żółta kartka dla Jakuba Smagły. Tak jest. Zbyt agresywnie poczyniał sobie przed momentem 33-letni zawodnik. No, a my wkraczamy w 73. minutę tego meczu. Nadal tylko dwie bramki, te zdobyte w pierwszej połowie. No, gdzieś tam mieliśmy wrażenie, że być może tych bramek będzie więcej. No, ale po pierwsze, nieskuteczni są zawodnicy Orła Ryczów, a po drugie, tych sytuacji to nie jest aż tak wiele, żeby tutaj mówić o gradzie goli. Orzeł ma już to, co chciał. To Dalin powinien się tutaj na maksa postarać, żeby zrobić coś w tym spotkaniu. Dalin w polu karnym, Sobala. I teraz będzie kłótnia o to, komu piłka zostać przydzielona. Rzut rożny. Górecki już podąża pod chorągiewkę. Kapitan zespołu z Myślenic. On będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Mam wrażenie, że może być trochę sfrustrowany Jakub Górecki. Tym, że on naprawdę tutaj dwoi się i troi, żeby pomóc swojemu zespołowi, a gdzieś tam zupełnie niefrasobliwie poczynają sobie jego koledzy, no i tym samym nie ma możliwości, aby tutaj zdobyć choćby kontaktowego gola. Teraz dogranie Kamila Ładygi, a więc gra dalej Kamil Ładyga na boisku, a więc musiał je opuścić Łukasz Kowalski chyba. Też nie. Dalin, teraz Górecki jest już w polu karnym. Górecki zagrywa przed szesnastkę. Już tam leciał Jakub Dyrga, próbował interweniować. Piłka nie, nie doleciała do jedno. Teraz strzał z daleka jeszcze, ale obok bramki Dyrgi. Brawa na trybunach za tę próbę. Wreszcie Dalin spróbował jakoś zaskoczyć Orzeł Ryczów trochę inaczej niż zwykle. Piotr Stawarczyk. No w końcu rozgrzał publiczność jeden z zawodników Dalinu, bo faktycznie to uderzenie mogło znaleźć drogę do siatki. No i też na pewno byśmy tutaj troszkę się rozemocjonowali. Sebastian Janik opuszcza murawę. Na jego miejsce pojawi się
grający z numerem 15, Miłosz Wąchała. Kolejny młody zawodnik, 20-letni, dopiero 21 lat skończy 14 października. Chłopak, który też, no zobaczmy, jakimi warunkami dysponuje. A w międzyczasie jeszcze chcielibyśmy zobaczyć tę powtórkę strzału Piotra Stawarczyka w którymś momencie, kiedy będziemy mieli na to czas. Naprawdę wydawało się, że tam piłka była bardzo blisko bramki Jakuba Dyrgi. Też to przynajmniej jakiś taki konkret ze strony Dalinu Myślenice, bo do tego momentu takich strzałów w ogóle nie było, nawet niecelnych. Może poirytowany tą taką impotencją z przodu Stawarczyk spróbował sam. Zobaczmy raz jeszcze tutaj wcześniejsze uderzenie. Adam Malisz próbował szczęścia. I Stawarczyk właśnie. Kwadrans do końca. No i rusza Dalin. No, mam wrażenie, że troszeczkę rozegrali się piłkarze miejscowych. Po naprawdę słabym fragmencie w tej drugiej połowie, no ale generalnie w pierwszej też trudno doszukiwać się na tych dobrych fragmentów gry. Ale uwaga, teraz Paweł Pyciak, może Orzeł Ryczów zaraz zamknąć losy tej rywalizacji. Damian Zięba. Piłka zagrana do tyłu. Pyciak ma na prawej nodze, będzie dośrodkowywał Paweł. Pyciak jest tam, to popiela, nie gol. Udaje się popieli, ale zaraz za nim jest Adrian Surówka, ależ spokój miał tutaj były pomocnik rezerwy Termaliki, wszedł dokładnie na piłkę, umieścił ją w siatce Jakuba Wyroby. Brawo Paweł Pyciak, jeszcze raz za to bardzo dobre, konkretne dośrodkowanie, prosto na nogę niepilnowanego Surówki. Mecz jest, proszę Państwa, w 77 minucie raczej już zamknięty, to widać po minie, chociaż Piotra Stawarczyka. No i ma swojego gola też Adrian Surówka. Nie bez kozery był zachwalany ten młody zawodnik, który wcześniej reprezentował barwy Termaliki 2, Brukbet Nieciecza. No musiał umieścić tę piłkę w siatce teraz. Grający z numerem 88 pomocnik. A czyli już w zasadzie z całą pewnością możemy zaznaczyć, że po czterech kolejkach Orzeł Ryczów będzie miał aż 9 punktów. Ale wszystko dzisiaj Orłowi wychodzi naprawdę. Te sytuacje, które sobie wykorzystali, to tylko Popiela tak naprawdę nie trafił w dogodnym momencie, kiedy miał piłkę na główce w pierwszej połowie. No i może Zięba na początku drugiej. Teraz jeszcze dogranie w pole karne Wyroby. Nie ma jednak konkretu. Pozostanie Orzeł jeszcze przy piłce. Marek Mizia. Do Pawła Pyciaka. Mizia w pole karne. Jest tam jeszcze zamykający akcję Surówka. Nie opanował czysto tej piłki, ale jeszcze raz Surówka. Oj, to dogranie już nie było zbyt dobre, ale jeszcze pozostają zawodnicy Orła przy piłce. Jakub Smagło. No i mamy też na boisku Michała Zająca, który rozprowadził tę piłkę na lewą stronę. Dobry teraz przerzut na prawą flankę. Paweł Pyciak, ależ aktywny jest ten zawodnik. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Mnóstwo akcji inicjowanych przez tego piłkarza. Rafał Górecki. I teraz spokojnie już. Pewnie poklepią sobie, mówiąc w żargonie piłkarskim, piłką zawodnicy gości. No, grają tak właściwie przez cały mecz. Orzeł Ryczów tutaj przyjechał naprawdę z takim skutecznym planem wygrania tego spotkania. Wygrania go również na spokojnie i to się wszystko Orłowi udaje. Świetnie, teraz Surówka do Góreckiego. Górecki, oj, co tutaj zrobił Rafał Górecki. Spuściliśmy na to zagranie zasłonę milczenia, no bo tu nie ma co komentować. Gramy dalej. Wybija tę piłkę Ładyga, ale popełniają błędy zawodnicy gospodarzy. Surówka bliski dopadnięcia do bezpańskiej piłki.
bardzo nieprzyjemny zespół Orzeł Ryczów. Będzie naprawdę godnym przeciwnikiem dla Wiśle Jaśkowice w walce o awans z czwartej ligi. No i to mogłyby być też ciekawe mecze, no właśnie wieczystej z Orłem Ryczów. Wiślan. A w trzeciej lidze wieczystej z Orłem Ryczów. Tak, oczywiście. O, tam będzie wiele ciekawych meczów w trzeciej lidze, natomiast tutaj w czwartej lidze na razie jak dla mnie najciekawszy mecz, jaki można zobaczyć, to właśnie Wiślanie Jaśkowice, Orzeł Ryczów. A więc ci rywale, którzy mieli się bić o utrzymanie, kiedy wieczystej Kraków nie ma w lidze, czyli teraz jest taki pierwszy sezon. Patrzymy też jednym okiem na Poprad Muszyna, który na razie po trzech meczach też z kompletem punktów, ale raczej Ryczów i Jaśkowice to będą miejscowości, które będą chciały mieć u siebie trzecią ligę. No to może dla tych kibiców, dla tego, powiedziałbym, dopingu, ale bardziej stosowne byłoby tutaj użycie sformułowania zagrzewania do walki. Ta jedna bramka chociaż dla Dalinu na otarcie łez, no byłaby, myślę, tutaj mile widziana. Na nic nie pozwala Orzeł Ryczów tak naprawdę. 10 minut do końca, Surówka. Teraz zagranie piętką, uwaga, jest to Kaza Jędrzejowski, jest dużo miejsca, Jędrzejowski też próbował dogrywać teraz altruistycznie do Bartumienia Ostafina. Można było pokusić się tutaj o uderzenie z dystansu. Jeszcze jedna kara, no myślałem, że będzie tutaj żółta kartka, oszczędza jednak piłkarza, gospodarzy pan Artur Smoleń. I Górecki, ale Rafał. Znowu fatalne zagranie Rafała Góreckiego, no. Jakub Jędrzejowski. Na prawą stronę do szeroko ustawionego Stawarczyka. Kamil Sobala. No i jeszcze faul. A faulował Łukasz Kowalski, obrońca, który też raczej tutaj często nie był przez nas wymieniany. Sprawdza stan zdrowia Jakuba Smagły, główny sędzia tego meczu. Rzut wolny dla drużyny Orła Ryczów i jeszcze jedna szansa. Świetnie zabrał się teraz z piłką. Gracz z numerem 18, Marek Mizia, uderzył na bramkę Jakuba Wyroby, ale jednak strzał niecelny. Tam jeszcze tę piłkę grał Damian Zięba właśnie do Mizi. Z łatwością poradzi sobie Orzeł Ryczów w polu karnym Dalinu. Praktycznie im nie przeszkadzają to, że nie ma cztery po stronie Orła, jeżeli chodzi o gole. To tylko wynik braku precyzji w strzale Mizi. I znowu sfrustrowany był Łukasz Popiela, który szuka swojej bramki w tym meczu. No niejednokrotnie gdzieś był bliski na dobrej sytuacji, ale wciąż pozostaje bez gola ten zawodnik. No nie ma już na boisku Tomasza Ciećki. Nie ma także Sebastiana Janika, więc strzelców tych dwóch pierwszych goli. Trzecie trafienie zostało zapisane natomiast Adrianowi Surówce. Teraz dobra interwencja Kowalskiego. Stawarczyk na lewą stronę. Cienkosz. Rozegrał się troszkę Michał Cienkosz po tej słabej pierwszej połówce. 84. minuta rywalizacji. Jednak będzie musiał Dalin tych punktów poszukać w innym meczu. Ta okazja będzie już w kolejnej kolejce właśnie w Radziszowie. Jak już mówiliśmy, ten mecz z Beniaminkiem, z Radziszowianką, a Orzeł u siebie podejmie rezerwy Nieciecz. Teraz faul Michała Cienkosza. No i mamy też jeszcze jedną roszadę, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. Zdaje się, że Piotr Rusek pojawi się na murawie. Który wszedł no, za mocno eksploatowanego Bartłomieja Ostafina. Próbował, starał się, szarpał. W tej drugiej połowie miał nawet okazję
gdzie tę piłkę oddawał do swojego kolegi, ale też na nic te próby się nie zdały. Dalin wciąż ma na swoim koncie 0 goli w tym spotkaniu. Jeżeli mielibyśmy kogoś tutaj wymienić, dać jakiś mały plusik, jeżeli chodzi o kadrę Dalinu, no to tylko za aktywność Góreckiemu i za te dośrodkowania Ładydze. Reszta źle się pokazała w całym spotkaniu. Bo teraz świetna akcja drużyny Orła, Mizia na prawą stronę do Pyciaka. Pyciak! Czy będzie gol? Adrian Surówka bliski zdobycia drugiej bramki. Doszedł jeszcze do piłki Górecki, oddaje ją do tyłu. Dośrodkowanie, właściwie dogranie takie bardzo płaskie po ziemi w pole karne Dalinu Myślenice, ale tutaj już na połowie rywali nie ma ani jednego zawodnika. Dopiero teraz dobiegają, aby być może przejąć wysoko piłkę i jeszcze spróbować zdobyć choćby jedną bramkę. Teraz jednak Surówka na lewą stronę. Górecki. Górecki w pole karne. Interwencja Stawarczyka. No i musi też tutaj uważać grający z dziesiątką Jakub Górecki. Sobala. No i teraz mamy kolejny atak. Sobala prawą stroną. Jeszcze rozpędza się Sobala za mocno. Wypuścił sobie tę piłkę. No tak nie można, jeśli chce się jeszcze zdobyć jedną bramkę. Choćby jedną bramkę w tym spotkaniu. No tak wyglądało, jakby Kamilowi Sobali wcisnął się przycisk na padzie, grając w słynną grę komputerową z piłką nożną związaną, bo tak bez zwodu chciał Sobala minąć swoich przeciwników. No nie ma tak łatwo w czwartej lidze małopolskiej. Teraz wrzuca piłkę wysoko z autu Stawarczyk. Mamy uderzenie celne na bramkę Jakuba Dyrgi, a próbował szczęścia w tej sytuacji Michał Cienkosz. Wydaje mi się, że chyba przedłużał, natomiast możemy to zapisać jako strzał do statystyk, będąc miłosiernym dla zawodników Dalinu, bo tych celnych strzałów jest bardzo, bardzo mało w tym spotkaniu po ich stronie. Stawarczyk, ale to musi być pewniej wybita piłka przez tego doświadczonego byłego ekstraklasowca. Na jego szczęście trafia futbolówka pod nogi zawodników Dalinu, to był Adam Malisz. Malisz do Sobali, ten do Jędrzejowskiego. Rusza teraz Jakub Górecki. Ciężko jest odebrać piłkę Jakubowi Góreckiemu. Jak mają w swoim posiadaniu, to faktycznie nieźle prezentuje się z piłką przy nodze, ale co tutaj się stało? To wszystko jest bardzo, bardzo mało, jeżeli chodzi o Dalin. Nawet niezła, bo nie powiem, że dobra dyspozycja Góreckiego. No nie może się, nie może tutaj zamienić tego na jakąkolwiek skuteczność. To, że często holuje piłkę, nie ma też wsparcia wśród partnerów. Te zmiany w przypadku Myślenic też nie przyniosły wiele dobrego. Może Uryczów tutaj wygrywa zdecydowanie i pewnie. Jednak pokazując się, jeżeli chodzi o skuteczność, efektywność gry, o przynajmniej poziom wyżej niż Dalin. To musi być spalony. Jest. Łukasza Popiel. Wysoko złapali teraz na tej pozycji napastnika Orła Ryczów. Skromny też występ Łukasza Popieli w tym spotkaniu. Zapamiętamy go z jednej sytuacji, kiedy głową próbował pokonać wyrobę. No i Piotr Stawarczyk, lider drużyny, ale nie wygląda to dzisiaj w taki sposób, że kieruje grą swojego zespołu. No musimy na defensywę Dalinu dzisiaj zapisać na minus. Orzeł nie przeprowadził zbyt wielu sytuacji, a strzelił aż 3 gole w tym spotkaniu. Kamil Ładyga schodzi do środka na prawą nogę, wystawia tę piłkę Jakubowi Jędrzejowskiemu. Ten nie decyduje się na strzał i za darmo oddaje piłkę Adrianowi Surówce. No to może teraz Łukasz Popiela, tym razem spalonego nie było. Pozostawia tę piłkę Jakubowi Smagle. Oj, oj, oj. Teraz bardzo brzydka sytuacja, w której żółtym kartonikiem ukarany zostaje właśnie rzeczony Łukasz Popiela. Dopiero co mówiliśmy, że skromny występ, to zapisuje się jeszcze w tym protokole nie golem, a żółtą kartką Popiela. Mamy wieści z Brzeska. Okocimski przegrywa po 45 minutach 1-0 z Wiślanami Jaśkowice, a gola strzela najlepszy, najskuteczniejszy zawodnik zespołu z Jaśkowic, Jakub Seweryn. Żółtą kartką został upomniany kapitan zespołu Orła Ryczów Łukasz Popiela. Stawarczyk. Z Kamilem Ładygą.
A to oznacza, że Wiślanie Jaśkowice mają komplet zwycięstw po czterech spotkaniach, jeśli oczywiście takim wynikiem zakończyłoby się ta rywalizacja z Okocimskim. Ostatnia minuta tego meczu. Czy oszczędzi zespół Dalinu sędzia, czy jednak doliczy tyle, ile nakazuje chociażby protokół związany ze zmianami, a więc te 30 sekund za każdą zmianę. No zaraz przekonamy się, bez liku tych roszad mieliśmy. No w sumie, jeśli dobrze liczę, no to 10 zmian. Po obu stronach oczywiście. Teraz Kamil Sobala. Ale jeszcze chcą powalczyć. No czasami tylko brakuje tutaj umiejętności i składności w tej grze. Bo to nie jest też tak, że Dalin zrezygnował z tego, by zdobyć choćby jedną bramkę. No, jak Kuk Górecki na spalonym. Ten mecz mógłby być prowadzony do poniedziałku, a i tak Dalin by nie strzelił gola. I myślę, że nawet absencja jednego z zawodników po tej czerwonej kartce nie wpłynęła aż tak znacznie na taki stan rzeczy. Po prostu Dalin jest dzisiaj drużyną zdecydowanie słabszą. Wszystko im się układało od samego początku. Gole w pierwszych minutach, potem czerwona kartka, podwyższenie prowadzenia jeszcze w pierwszej połowie. Natomiast udawało to. Nie znaczy, że to jest zasługa fartu, jeżeli chodzi o Orzeł Ryczów. To jest to, co oni chcieli tutaj grać dzisiaj w Myślenicach. To, co Grzegorz Pater im nakazał grać i to faktycznie przeprowadzili wszystko w 100%. Mogli wygrać nawet wyżej. Przed momentem Jakub Dyrga troszkę zbyt mocno wypuścił sobie piłkę przy jej wykopie. Ale na szczęście dla niego nie zakończyło się tutaj to zagranie stratą. Za to Orzeł Ryczów w kolejnej szansie. Łukasz Popiela znowu zrezygnowany, bo ileż można próbować. Rusek traci dość łatwo piłkę. Nie przejął jej Michał Cienkosz. A to może Damian Zięba jeszcze tutaj zagrywający do Jakuba Smagły. Pyciak. Jeszcze raz Pyciak. Naprawdę świetny występ tego zawodnika. Niezmordowany prawy defensor drużyny Orła. Uwaga. Marek Mizia, lewa noga, pozostawił tę piłkę Damianowi Ziębie. Zięba! Huknął, jeszcze tam doszedł Łukasz Popiela. Musiał odwrócić się z piłką. Popiela, Surówka. Jeszcze na zwód Surówka, ależ zwód Adriana Surówki. Dość szczęśliwie ta piłka jeszcze pozostała w jego posiadaniu, ale jednak tutaj sprytnie i czujnie wyszedł z bramki Jakub Wyroba. Nie dostrzegliśmy, ile tutaj arbiter doliczył do tego regulaminowego czasu gry. 3 minuty, już mamy informację. Ale uwaga, jeszcze Dalin ma szansę. Ostatnie mniej więcej 30 sekund. No i będziemy kończyć to spotkanie pełne. Tę nierówną walkę, można by było powiedzieć. Chciałem powiedzieć pełne emocji, ale to raczej emocji dla sympatyków Orła Ryczów, bo oni mogli się dzisiaj cieszyć z 3 bramek zdobytych przez swój zespół. Myślę, że nawet na chwilę nie podniosło im się ciśnienie, siedząc głęboko w fotelach i oglądając tę transmisję na CF Sport. Teraz po raz kolejny Orzeł Ryczów radzi sobie z dośrodkowaniem Dalinu. Jeszcze Sobala spróbuje. Do nikogo. To zagranie. To jeszcze na koniec zapraszamy do subskrypcji kanału Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i CF Sporta. W tym momencie pan Artur Smoleń kończy to spotkanie. Dalin Myślenice 0, Orzeł Ryczów 3. Bramki zdobywali kolejno Tomasz Ciećko, Sebastian Janik i zakończył to wszystko Adrian Surówka po wejściu na murawę. Zdecydowana przewaga gości Dalin dzisiaj bez jakichkolwiek argumentów. A będziemy z niecierpliwością czekali na mecz, który będzie hitem tej ligi, Orzeł Ryczów i Wiślanie Jaśkowice. Ale to jeszcze w przyszłości. Na razie w Myślenicach Orzeł zgarnia 3 punkty, a my ze sportowym pozdrowieniem żegnamy się właśnie ze stadionu w Myślenicach. Ten mecz komentowali Paweł Garbacz, Łukasz Sarlej. Do usłyszenia, dziękujemy.